Zaczynamy, Grzegorz. Witam Państwa pięknie. Pozwólcie, że przywitam się przede wszystkim z Wami, czyli z tymi, którzy już teraz na żywo w sali widowiskowej w Centrum Kultury. Kłaniam się pięknie, witam Was. Pozwólcie teraz, że przywitam się z telewizami telewizji pana Leszka Dorobka, którzy w tej chwili sobie jeszcze lekko zaspani, ale mam nadzieję, że przyjdą do nas, oglądają nas na żywo. Witam Was serdecznie, pozdrawiam i zapraszam do nas tutaj przy ulicy Kościuszki 4. Pozdrawiam również i zapraszam telewidzów telewizji Kamsat. Brawo dla telewidzów i zaprośmy ich wszystkich, żeby przyszli tutaj. Te oklaski są dla tych szpiochów, którzy jeszcze nie zdążyli tutaj dotrzeć. Szósty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczął się w Kamiennej Górze, proszę Państwa, już wczoraj od godziny 15. 33 wolontariuszy kwestowało ulicami miasta. Miałem przyjemność również licytować różne rzeczy podarowane przez sponsorów, którzy są pięknie wypisani tutaj. Oni będą jeszcze, o nich będzie jeszcze mowa oczywiście w obu telewizjach kablowych. Będą wydrukowani, będziemy im dziękować i kłaniać się im pięknie. Miałem okazję wczoraj licytować przeróżne rzeczy i teraz pierwszy, ale nie ostatni, oficjalny komunikat, jeżeli chodzi o to, ile Kamiennogórzanie na tą chwilę zebrali pieniędzy w ramach szóstego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uwaga, odczytuję tą kwotę. Wczoraj w ciągu dosłownie 3 godzin 4099 zł, 26 groszy i 10 marek niemieckich. Brawo dla nas! Przypomnę, proszę Państwa, 2 lata temu, jakiś mały brumik mamy, 2 lata temu 80 milionów, rok temu nieco ponad 100 milionów starych złotych. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. To nie są wielkie wyścigi finansowe, ale mam nadzieję, że uda się pokonać tą kwotę. Ale przede wszystkim chodzi o miłe, wspaniałe spotkania. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie dużo przyjaźni, dużo uśmiechu i dużo muzyki, tak jak mówi Jurek Owsiak. Będziemy licytować, zapraszam do kramika, ale przede wszystkim oczywiście ważni są ci, którzy zagrają wielkie orkiestry. Około 200 różnych wykonawców, nie tylko z Kamiennej Góry. O nich będzie jeszcze mowa. Nasi wolontariusze, wczoraj zmarznięci, zmęczeni, dzisiaj pojawili się w komplecie, już ruszyli na podbój ulic i Kamiennogórzan. Przypomnę, że pieniądze są w dobrym ręku. Nasze pieniądze przekazywane do puszek, czy w Domu Kultury, czy na licytację, czy właśnie wolontariuszom, bowiem liczą te pieniądze pracownicy Banku Zachodniego, którzy są po raz kolejny sponsorem. Przypomnę jeszcze raz, 4099 zł, 26 groszy i 10 marek niemieckich. Proszę Państwa, co dzisiaj się wydarzy? Za chwilę ruszymy, zakończymy gdzieś mniej więcej około 24. To wszystko będzie non-stop. Pierwszy nasz blok nazywa się W Tanecznym Kręgu. Wystąpią m.in. Klub Tańca Towarzyskiego Fraszka, zespół taneczny Divertimento, sekcja akrobatyki sportowej, zespół taneczny Piątka ze szkoły nr 5 podstawowej z Kamiennej Góry, zespół taneczny z Sędzisławia, zespół taneczny Towarzystwa Kulturalno-Społecznego Liczy Rzepa. Żeby nie przedłużać, oddaję głos pierwszemu z instruktorów, panu Sylwkowi Chomącikowi, który tak pięknie wczoraj nauczył nas tańca na rynku. Sylwku, oddaję Ci głos i witam i dzięki, że jesteś razem z nami. Witam serdecznie wszystkich Państwa i bardzo miło mi, że w drugim dniu szóstego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy właśnie my, czyli Klub Tańca Fraszka, rozpoczynamy. Witamy Państwa, witamy wszystkich w Kamiennej Górze. Zapraszam serdecznie tancerzy z klubu Fraszka na parkiet. Proszę bardzo. Tancerze przywitali Państwa, Państwo przywitaliście tancerzy. Tancerze zaprezentowali się w kolejności od najstarszych, najdojrzalszych, ale tańce prezentować będą na sam początek ci najmłodsi, a więc zapraszam troszeczkę starszych tancerzy do oglądania, a na parkiet, na środek sali do pierwszego tańca, do walca angielskiego zaproszę za chwileczkę najmłodszych. Pierwsza, druga klasa, najstarsi to klasa trzecia. Bardzo proszę, starszaki do tyłu. I rusza Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, pierwszy taniec. Proszę bardzo, na środek do walca angielskiego. Kochani, dla Was walczyk angielski.
Proszę Państwa, jest to pierwszy występ tych młodych adeptów. Pierwszy poważny występ, pierwszy taki mniej poważny, to był egzamin na koniec roku w czerwcu, a dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy specjalnie oni tańczą i jest to ich pierwszy pokaz. Proszę, tym bardziej proszę o gorące brawa. Waltz angielski, bardzo proszę. Dziękuję ślicznie parom za pierwszy taniec, za walca angielskiego. Proszę Państwa, nie wszyscy tancerze zdążyli dotrzeć na czas na godzinę 11 i widzieliśmy, że jedna z tancerek odpoczywała sobie i teraz zaproszę Edytkę na parkiet. Proszę Edytko, zatańczysz drugi taniec z Krzysiem. Z Krzysiem, który tańczył przed chwilą z Paulinką. Nie, 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 Klaudia zostaje, Paulinka podejdzie do mnie. Chodź tu, Paulinko, pooglądamy sobie z góry. A wszyscy Państwo podziwiają naszych najmłodszych tancerzy w drugim tańcu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w quickstepie. Proszę bardzo, quickstep. To mow the west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this time of tip when you make that California trip? Get your kicks on Route 66. Dziękuję pięknie, bardzo gorące brawa, dziękujemy ślicznie tancerzom. Ślicznie. Patrzę tak cały czas w drzwi i nie widzę, żeby Mateuszek się pojawiał. Wiem, że jest, przebiera się, ale no jest Mateuszek. Brawa dla Mateuszka. Znamy już niektórych tancerzy. Przedstawiłem przed chwilą Paulinkę, Edytkę, Krzysia, Mateuszka. Poznajmy jeszcze następnych. Piotruś i Oliwia, przedstawcie nam się wszystkim. To również wykonawcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jarek i Natalia, kolejni z grających w naszej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. I wraz z pozostałymi parami zapraszam wszystkich do cza-cza-cza. Proszę bardzo. Pomoc wskazana. Una mañana. Será cuando me digas creo en tu amor.
Dziękuję ślicznie za cza-cza-cza. Proszę Państwa, nasi najmłodsi tancerze zaprezentują jeszcze tylko dwa tańce, a po tych dwóch tańcach będzie przeprowadzona pierwsza w dniu dzisiejszym licytacja. Być może ktoś z Państwa chciałby tym oto tutaj tancerzom, najmłodszym adeptom sztuki tanecznej, ofiarować coś. Być może ktoś z widowni, z tych, którzy są na sali, wybrał już sobie jakąś rzecz i chce obdarować któregoś z tancerzy. Będzie szansa wylicytowania i obdarowania tych naszych tancerzy. Ale przedstawiam jeszcze kolejne pary. Miło mi powitać Krzysia i Klaudię. Przedstawcie się, ukłońcie się ślicznie. Tak, to kolejni aktorzy naszej orkiestry oraz witam Mariusza i Olę. Brawa. Czwarty taniec, Jive. Zapraszam serdecznie. I raz, dwa, trzy, cztery. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Break for evidence, selling each romance. Well, there will come a day when you will pass away. What would they say about me when the end comes? I know there were just the gigolos. Life goes on without me. I'm just the gigolo, and everywhere I go, people know the party's playing. Wait for every dance, selling each romance. When you will pass away, what would you say about me? When the end comes, I know there were just the gigolos. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Nobody. Dziękujemy serdecznie parom za Jive'a. Wielkie brawa. I jeszcze nie przedstawiłem kilku, tylko par. Witam serdecznie w Wielkiej Orkiestrze Grzesia i Agatkę. Witam również Adriana i Ewelinkę. Znamy wszystkie pary, pary zatańczą ostatni taniec. Ostatni taniec to będzie poleczka, ale tę poleczkę zatańczy tylko 5 par. Tak więc w tej chwili dziękuję Grzesiowi i Agatce, dziękuję Adrianowi i Ewelince oraz dziękuję Jarkowi i Natalii. A 5 par, które są zdecydowanie najmłodszymi parami w naszym klubie, zaprezentuję poleczkę. Proszę bardzo. Wielkie brawa, kochani, proszę was bardzo, na środek wyjdźcie jeszcze, ukłońcie się nam wszystkim, dziewczynki z obrotem, obrocik, ukłon, tak żeby wszyscy mogli was jeszcze przez chwilę podziwiać. Wielkie brawa dla najmłodszych wykonawców Orkiestry Świątecznej Pomocy. Myślę, że teraz możecie udać się do swoich rodziców i namawiać ich głośno albo ciszej, żeby sprezentowali wam jakąś maskotkę, którą za chwilę wylicytuje Marek. Czy możemy coś zrobić z tym brumem? Coś nam burczy. Proszę Państwa, wczoraj triumfowały maskotki jak zwykle. Takie miłe przytulanki, co najmniej chyba, ja wiem, z 30-35 znalazło swoich nowych właścicieli. Na pewno można się do nich pięknie przytulić. Mamy kolejnego króliczka. Ci, którzy byli, wiedzą, o co chodzi. Wszystkie maskotki rozpoczynamy od 4 zł do góry. Czy jest jakiś rodzic, jest jakieś dziecko, które na rzecz Wielkiej Orkiestry chciałoby wylicytować taką maskotkę za 4 złote. 5 złotych po raz pierwszy, dziękuję.
6 zł po raz pierwszy. 7 zł po raz pierwszy. 8. O rany, jaka kłótnia. 10. 11. Dobrze. 12. Może to 2 złote na przykład, będzie szybciej. 20 zł. O, już się lepiej zrobiło. 20 zł po raz pierwszy za tego królika wspaniałego, który już za chwilę będzie miał swoją nową właścicielkę. 20 zł po raz... 22? Dobrze, dziękuję. 22 zł po raz pierwszy. 25 po raz pierwszy. Brawo, brawo. 25 po raz pierwszy, 25 po raz drugi. 30. Nie widzę, ale już słyszałem wyraźnie. 30 po raz pierwszy za tego oto króliczka sympatycznego, który coraz bardziej się uśmiecha, wiedząc, że już będzie miał nową właścicielkę chyba, albo właściciela. 30 po raz pierwszy. 30 po raz drugi. 30 po raz trzeci. Zapraszam cię do mnie. Chodź szybciutko, chodź, chodź na scenę. Jak masz na imię? Głośniej. Piotruś? Tak. Ile masz lat? 7. Podoba ci się tutaj? Tak. Super. W takim razie proszę tego króliczka. Brawo dla Piotra. Piotr, tam pójdziesz do pani Magdy, dobrze? Z pieniążkami w malutku. Słuchajcie, żeby nie... Jeszcze raz, bo tam widzę, że tam była wojna, awantura jakaś w prawym, po mojej prawej stronie, w związku z tym, żeby zadość uczynić wszystkim potrzebom, w związku z tym na przykład taka sympatyczna różowa pantera. Fajna, nie? 4 złote po raz pierwszy. Cóż to jest 4? 10? Okej, okay, po raz pierwszy. 15 po raz pierwszy. 15 po raz 1,5. O. 15 po raz drugi. Ile? 17 po raz pierwszy, dobra. Zaraz będą kolejne tańce, ale już mamy 17 po raz pierwszy. 17 po raz drugi. 20. Lewica się odezwała. 20 po raz pierwszy. 20 po raz drugi. Ile? 23. Dobra. Może być 23. 23 po raz pierwszy. 30. Panterka już macha łapką. 30 po raz pierwszy. 30 po raz drugi. 30 po raz... Jaka ulga, prawda? 30 po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. Zapraszam cię do nas. Grzegorz, jeżeli możesz, przygotuj kasetę wczorajszą, która tak pięknie... Nie, 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 nie. To też może być. Proszę do mnie. Och, taki taneczny. Brawo. Jak masz na imię? Klaudia. Jakie ty masz piękne imię. A ile ty masz lat? 7. I chyba dzisiaj tańczyłaś, czy będziesz tańczyła? Tańczyłam. Odpowiada jak nakręcona. To jest twoje, to jesteś ty właścicielką tej wspaniałej pantery. Tam po prawej stronie pójdziesz z pieniążkami. Brawo dla niej. Sylwku, tańczymy? Tańczymy. I proszę Państwa, maskotki, ja powiem potem jeszcze o innych wspaniałych rzeczach, których wczoraj nie było, a dzisiaj są rewelacyjne. To są wspaniałe różne przedmioty do wylicytowania. Dziękuję za pierwsze wylicytowane maskotki. Miło mi, że to właśnie moi tancerze z klubu Fraszka, najmłodsi zarówno Piotruś, jak i Klaudia, nabyli te maskotki. Dziękuję Państwu. A oto przed nami drugi blok taneczny. W tym momencie wystąpią już troszeczkę bardziej zaawansowani i bardzo zaawansowani tancerze z klubu tańca towarzyskiego Fraszka. Zaprezentują oni pełną gamę tańców zarówno standardowych, jak i latynoamerykańskich. Będziemy na przemian oglądali tańce. To standardowy, to latynoamerykański. Pierwszy taniec, walc angielski. Serdecznie zapraszam pary do walca angielskiego. Proszę bardzo na parkiet. Również zatańcz się lepiej z dopingiem. Let me weep, cut me deep, and I
Dziękuję ślicznie parom za pierwszy taniec. W wykonaniu par już zaawansowanych wszyscy widzieliśmy, że ten taniec to nie takie przelewki, to jest bardzo trudny taniec. Porównajmy teraz bardzo spokojnego walca angielskiego z żywiołową, karnawałową, brazylijską sambą. Zapraszam na parkiet pary, które zaprezentują nam swoje tańce latynoamerykańskie i oglądamy pierwszy z nich, czyli samba. Vem, maga lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, maga lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Wielkie brawa. Proszę Państwa, zupełnie inny nastrój, prawda? Mamy karnawał, samba nieodłącznie związana jest z karnawałem, ale również z karnawałem nieodłącznie związany jest następny taniec, który zaprezentują Państwu pary tango, tango argentyńskie. Proszę bardzo, pary, które tańczą tańce standardowe, ale tango jest tańcem trudniejszym od walca angielskiego i nie wszystkie pary tańczą w pokazie tango. Witamy cztery pary na parkiecie i oglądamy tango. Proszę bardzo. Za przepiękne argentyńskie tango. Jesteśmy już całkowicie w nastroju karnawałowym. Przenosimy się na Kubę po to, aby zobaczyć, jak pary z klubu tańca towarzyskiego Fraszka zatańczą czacze. Proszę bardzo, na parkiet pary latynoamerykańskie oglądamy czacze. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Wskazany doping. Sugar pop, rocks and pop, you don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip,
Dziękuję serdecznie parom za czacze. A przed nami kolejny taniec. Tak jak wcześniej powiedziałem, taniec standardowy na przemian przeplata się z tańcem latynoamerykańskim i przed nami, proszę Państwa, pary zatańczą taniec, który nazywany jest królem tańców, oczywiście niekoronowany król tańców, walc wiedeński. Proszę bardzo. Yo quiero avec Rolero, au musicien de Rolero, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui te dit qu'il aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre, c'est qui vous, c'est moi, mais non, c'est l'accordéon. Et brava! Accordé, 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 donc, l'on a l'accordé, l'accordéon. Ils sont comme tu es chemin. Quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit trop. Dziękuję ślicznie parom, proszę Państwa. Taniec przepiękny, ale bardzo, bardzo męczący. A kolejny taniec, który jest jeszcze chyba piękniejszym i jeszcze bardziej męczącym i wymagającym już nie lada umiejętności, dlatego też zatańczą ten taniec tylko trzy pary, będzie to rumba. Proszę bardzo na parkiet. Adrian i Ania. Michał i Joasia oraz Konrad i Roxana. Oglądamy pary w rumbie. Pięknie parom za przewspaniałą rumbę. Dziękuję ślicznie. Proszę Państwa, następny taniec, który zobaczymy, to taniec standardowy, który nazywa się Foxtrot. Jest to najtrudniejszy taniec z wszystkich 10 tańców. Mistrz tańca w Polsce, założyciel tańca, pan Marian Wieczysty kiedyś mówił tak: pokaż mi, jak tańczysz Foxtrota, a powiem ci, jakim jesteś tancerzem. A my przed sobą widzimy dwie tylko pary, najbardziej zaawansowane, po to, aby wydobyć piękno Foxtrota. Brawa dla Bartka i Kasi oraz dla Krzysia i Kasi. Oglądamy Foxtrot.
Dziękuję serdecznie za taniec, dziękuję serdecznie za brawa, które świadczą o tym, że również i Państwo uznajecie klasę tych oto par tanecznych. Przed nami pary, które zatańczą tańce latynoamerykańskie i to będzie już ostatni taniec. Znamy już trzy pary, które tańczyły przed chwilą rumbę, a wraz z tymi parami Jaifa również zatańczą. Piotr i Ola, proszę bardzo. Przemek i Kasia. Adrian i Patrycja. Oraz trzy pary, które widzieliśmy już we wcześniejszych tańcach. Serdecznie zapraszam. Jive. You're my baby lollipop, tell you why. This kiss is sweeter than an apple pie. And when you dance and shake and rock and dance, man, I have a got a chance. I call him lollipop, 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 lollipop. Brawa wielkie. Podziękujmy tym oto tancerzom za udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w szóstym już finale. A za chwileczkę będziemy mieli również możliwość obejrzenia i podziękowania parom, które tańczyły tańce standardowe. Wcześniej już w Foxtrocie prezentowałem dwie pary i zapraszam je serdecznie na parkiet. A wraz z nimi Quickstep zatańczą Tomek i Kinga. Tomek i Joanna. Krzysztof i Sabinka oraz Grzegorz i Agnieszka. Oglądamy ostatni taniec w wykonaniu tancerzy klubu towarzyskiego Fraszka Quickstep. Sipping soda, sipping soda, I'm sipping soda through a straw. Sipping soda, sipping soda, I'm sipping soda through a straw. The prettiest girl, the prettiest girl I ever saw, I ever saw, was sipping soda, was sipping soda, just through a straw, just through a straw. I asked her what she sat there for, just sipping soda through a straw. She says to me, she says to me, ah, can't you see, oh, can't you see, that this is all, that this is all, that I live for, that I live for. I must admit that she looks sweet when sipping soda through a straw. Sipping soda, sipping soda, I'm sipping soda through a straw. Sipping soda. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie Państwu za przybycie. Dziękuję moim parom za to, że jak co roku wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ja dziękuję przede wszystkim tancerzom i rodzicom, którzy przygotowali i przyprowadzili moich tancerzy na dzisiejszy pokaz. Serdecznie we własnym imieniu i w imieniu odbiorców Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję. A ja dziękuję Tobie, Sylwku. Dzięki serdeczne za wczoraj i za dzisiaj. Proszę Państwa, zanim kolejny zespół taneczny, musimy się spieszyć, bowiem wszystko to musi trwać bardzo szybko, dlatego że program jest napięty, zanim zespół Divertimento, taneczny zespół z Kamiennej Góry, chciałbym powiedzieć rzecz następującą. Wczoraj o tym mówiliśmy, dzisiaj już mówiłem o tym, odzywając się i zapraszając telewizów, telewizji kablowych obu, ale raz jeszcze. Proszę Państwa, jakby kulminacyjną historią licytacyjną dnia dzisiejszego, mam nadzieję, między godziną 19 a 20. Uwaga, telewidzowie, uwaga, drodzy Państwo. Między mniej więcej 19 a 20, nie potrafię określić dokładnej minuty i godziny. Godziny chyba tak, no 19.